ani także skompromitowanym polityką z SLD i PSL. Po prostu nie ufajmy władzy, bo istnieje prawdopodobieństwo, że obecna władza jest po prostu tyranią. Dziękuję. Generalnie dużo mediów zwraca się do nas z pytaniem o stanowisko w sprawie tego, co powiedział dzisiaj Tusk. Generalnie nie mamy zamiaru zawieszać ani zatrzymywać naszej akcji, ponieważ uważamy, że może to być... Może inaczej, no generalnie ile razy już było tak, że politycy powiedzieli coś, z czego później się nie do końca lub wcale nie wiązali, tak? Dalej zachęcamy was do tego, żebyście zbierali podpisy, żebyście rozgłaszali naszą akcję, żebyście pomogli nam dobić do tej liczby 500 000 lub jeszcze więcej. Także wszystkim, którzy dotąd wzięli udział w akcji, bardzo dziękujemy i jesteście świetni. Dzięki. Hop, hop, hop! To nie znaczy ten za akta! Hop, hop, hop! To nie znaczy ten za akta! Hop, hop, hop! Premier nie powiedział, że wstępuje się do aplikacji akta, tylko powiedział, że zawiesi ją w czasie. Nieraz było tak, że politycy obiecywali nam coś, a wcale nie spełniali swojej obietnic. Naszym celem jest utworzenie referendum, w którym wszyscy obywatele będą mogli się swobodnie wypowiedzieć na temat tego, czy chcą akta, czy nie. Jeszcze chwilę czekamy. Na resztę. My nie jesteśmy organizatorami. Mróz, pogoda, wiadomo, zniechęciło część osób. Ludzie cały czas nas popierają, coraz to nowe wnioski spływają do nas, codziennie są wysyłane do swojej setki. Dziękujemy wszystkim za taką frekwencję. Jest bardzo zimno, więc... Można zrozumieć, ale dużo osób jeszcze ma dojść na placu Grunwaldzkim i przy urzędzie wojewódzkim, więc będzie nas o wiele więcej. Wrocławianie, chodźcie z nami! 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 Dobra, wracam!
Witamy gościa. Cera biała, czarne, łódka. Dwa wąsy. Dajcie mi znowu. Kurde, to byśmy złapić.